Dobry wieczór Państwu. Dziś tak jak zapowiadałam i jak pewnie Państwo wiedzą, już wielkotygodniowo na ostatniej prostej przed Triduum Paschalnym i Wielkanocą spotykamy się wokół tematu modlitwy. Nie po to, żeby kogoś pouczać, nie po to, żeby kogoś dołować, tylko żeby spokojnie o modlitwie porozmawiać. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że gościem będzie ekspert, on się potem będzie tłumaczył. To jest złe słowo. Naszym gościem będzie Daniel Wojda z Pogłębiarki, którą Państwo zapewne znają, ale zanim przywitamy Daniela, to oczywiście ja muszę tutaj Państwa przywitać, wszystkich czekających. Pani Tomira była pierwsza i Bogusław ze Szczecina i Delila na podium. Pani Grażyna czeka z niecierpliwością, Jagoda mówi, że dobry wieczór. Pani Magdalena donosi, proszę Państwa, z ustronia, że Przyleciał Bocian. To jest pierwszy Bocian, który pojawia się w tym programie. Bardzo dziękujemy Boże, mężczyzna podcast. Jeszcze nie wiem, czy my się tutaj spotkaliśmy, czy nie, ale witamy w każdym razie. Proszę dać znać, co tam się dzieje w tej Hiszpanii i kto z kim gra. Pani Alicja pisze, że początek Wielkiego Tygodnia dla niej trudny, dlatego chętnie posłucha. I już sprawdzamy coś się dzieje dalej. Pani Ewa mówi, że modlitwa jest najlepszą, cisza jest najlepszą modlitwą. Sprawdzam. Ksiądz Wojciech Nowicki dzisiaj jest z nami na po drugiej stronie. Joanna z Krakowa Janusz przypomina o lajkowaniu jak zwykle. Pani Elżbieta pisze, że spodziewa się ciekawego spotkania, ja również Kaja z Jamnikiem była na starte z Londynu Noli Grace. Za każdym razem z innego miasta, czy mi się wydaje, Stańczyk z Bydgoszczy, Facebook jest, jest, i Pani Ewelina, i Pani Anna Pomigrenie, i Marta, o, ilech też już jest, my się wczoraj widzieliśmy, proszę Państwa, ilu ja wielkich ludzi spotkałam w ciągu ostatnich 24 godzin, yy, i Pani Danuta z Malborka, chyba się Malbork jeszcze nigdy nie odzywał. Dobra, to tyle powitań, to jest program reporterz z Wycinków Świata, Monika Białkowska, naszym gościem dzisiaj jest, uwaga, uwaga, Danielu, bo cię wpuszczam, na wizję możesz się uczestać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć Moniko, dobry wieczór Państwu. Miło Cię widzieć. Myślę, że trochę spóźniliśmy się dzisiaj z minutkę, bo się zagadaliśmy poza, poza anteną. Przypominam Państwu, że jeżeli mają Państwo jakieś pytania, wątpliwości, to można próbować je zadawać w komentarzach, na ile je wyłapie i zdążymy. Spróbujemy na to odpowiedzieć. Nie będziemy przeciągać tego dłużej niż godzinę. Wiesz, Daniel? Nie, nie, tak, trochę z rozpędu powiedziałam o ekspercie od modlitwy, ale robicie pogłębiarkę i to jest jednak no, duże dzieło. Trochę jeszcze potem powiem o tym, jak, jak ja to widzę, ale też chciałabym, żebyśmy o tej modlitwie zaczęli mówić nie w takiej tonacji jakiejś presji, wymagania czy, czy czegoś, czego nie potrafimy, ale. Czegoś bliskiego, żeby troszkę budzić tęsknotę? Dlatego chciałam zacząć od rzeczy bardzo prostej, na którą też Państwo mogą odpowiedzieć. To znaczy, czy pamiętasz, jak się uczyłeś swojej pierwszej modlitwy? No to jest dobre pytanie. Z takiego wczesnego dzieciństwa w tym temacie to mam takie dwa wspomnienia. Jedno to jest z moim rodzeństwem i z moją mamą ona nas uczyła i z babcią. Jako babcia mm -hmm. chyba jakąś taką pod Twoją obronę nas uczyła? Chyba, chyba tak to było. Mm -hmm. No ale to już daleka droga. Z, od, od tego ojcze nasz pod Twoją obronę to nie warto się zatrzymywać w tym punkcie, choć wiem, że czasami tak bywa. No. Bywa wtedy, kiedy się zatrzymujemy. Jestem ciekawa Państwa tych, tych pierwszych modlitw. Ja też pamiętam Aż się dziwię, że zostało mi to w pamięci, jak też babcia uczyła mnie, o właśnie, Noli Gray pisze. To jest dokładnie to. Do ciebie Boże, rączki podnoszę, o zdrowie, i się wymieniało kogo proszę. To też była, to też była moja, moja pierwsza modlitwa. Ale powiedziałeś, że nie warto się nad tym zatrzymywać. Dlatego jestem ciekawa, czy ty masz taką świadomą opowieść o tym wchodzeniu w głąb, kiedy ty odkrywałeś, że modlitwa to nie jest tylko recytowanie pewnych treści? Kiedy ja to zrozumiałem? Mhm. Ojej, wiesz co? To jest. Myślę, że dosyć późno dosyć późno to znaczy pierwszy raz jakoś tak w, li, w liceum może ja jakoś tak miałem taki może trochę przed liceum taki zwrot w stronę pana boga że to mi się wydawało ważne wtedy jakkolwiek to było pomieszane z różnymi tam niedojrzałościami różnymi motywacjami innymi niż sam pan bóg szukaniem pomocy no ale takie wtedy było świadome zwracanie się do niego Później trochę trafiłem do, do ruchu odnowy, i wtedy pamiętam, że ich przekaz pokazywał bardzo mocno, że to nie jest tylko jakieś mówienie, tam jest jakaś część, powiedzmy, nadprzyrodzona, że tutaj się kontaktujemy z i teraz różnie, można powiedzieć, bogiem uzdrawiającym, siłą, ale ja widziałem ten element, że jakby tu jest coś więcej. Co wypływa z modlitwy, ale a takie coś, co bym nazwał, jakby o co zapytałaś też w głąb, to jednak to było doświadczenie rekolekcji ignacjańskich, na które pojechałem jako licealista pod koniec liceum, i wtedy byłem zachwycony tym. To mnie bardzo pociągnęło. Zwłaszcza to, że ktoś po prostu pokazał metodę, jak należy się modlić, co należy, na co zwrócić uwagę było przygotowanie, medytacja, później wnioski, jakaś rozmowa na ten temat. No, no, oczarowane to chyba złe słowo, ale byłem taki wow, co za duchowość, jakie to jest głębokie mm. i no i chyba wtedy y, y, wtedy ruszyłem w jakąś podróż i nie tak, że zacząłem praktykować codziennie po ignacjańskich y, rekolekcjach, są, to była taka wersja skrócona, kierowana dla młodszych osób. Y, i później ta droga w głąb była oparta o, o doświadczenie modlitwy bardzo różnie wyrażanej. Kiedy byłem na psychoterapii, to też jakby też inaczej zupełnie zacząłem postrzegać tą modlitwę, też siebie, ale ta droga już tam różne zakręty, różne ciemne doliny, czasami trochę wzgórzy było, ona też szła po różnych miejscach, więc chyba taki, taki zwrot w głąb to było doświadczenie wejścia w ciszę i wejścia w, w słowo zauważenie tego, że ja mogę za pomocą modlitwy, to źle brzmi, że za pomocą modlitwy, ale odkrywać pewne rzeczy i przede wszystkim być takim trochę podmiotem w tym że to nie jest modlitwa wypowiadanie czegoś robienie czegoś, tylko że tam jest jakaś, jakieś poszukiwanie tam jest jakaś droga i tam się doświadcza i, i bólu i strapień i jednocześnie takich rzeczy, które podnoszą, no, mnie to bardzo pociągało wtedy Mm. Powiedziałeś, użyłeś sformułowania, przy którym y, zapaliła mi się taka mała lampka alarmowa. Y, mm -hmm. y, powiedziałeś, że odkryłeś, jak należy się modlić. Y, I teraz moje pytanie, i tak trochę wątpliwości, tak powiedziałeś. O. No, znaczy, e, jak mnie... Kiedy ktoś mówił o metodzie, tak, tak, bo na rekolekcjach mm -hmm. ignacjańskich, mm -hmm. i, i to uważam, że to jest bardzo, bardzo dobrze, że jest tak. Zresztą, tak jak Ignacy mówił, że na początku ktoś wchodzi w rekolekcje ignacjańskie, to tą metodę musi przestrzegać bardzo skrupulatnie. Później oczywiście już ją dostosowuje do siebie, ale nie od samego początku. Natomiast nikt tam nie mówił mi, że ta metoda to jest jedyna najlepsza, jedyna skuteczna, taka, która ci coś… Nikt tam nie reklamował tego, było takie jasne. Wchodzimy w tę metodę i ta metoda ma takie kroki, takie zasady, tego nie robimy, no. nie piszemy w trakcie medytacji, więc na początku tam trochę się trzeba spiąć, żeby wejść w, w tą metodę i zrozumieć, dlaczego tak to działa. No ale to nie znaczy, że. Bo tutaj ja myślę, że dla nas nie jest naturalne wejść, zresztą, jakby to jest też moje takie doświadczenie, kiedy. Trochę towarzyszę innym osobom w znaczeniu jakby dzielę się w tym w internecie bo tak na jeden na jeden nie mam takiego doświadczenia teraz. Wcześniej miałem kiedy byłem w zakonie. Ale jakby wcześniej to słyszałem, teraz jakby widzę to w komentarzach, że to wiele osób nie ufa temu, co się w nas dzieje. A ta metoda wymusza trochę to, bo treść modlitwy to jakby jest oparta o słowo, czy też, ale później. Jest całe 45 minut, tego, co się coś w tobie dzieje. I tam jest mnóstwo rzeczy. i Jeśli ktoś nie zaufa temu, co się w nim dzieje, to, to myślę, że to będzie dla niego zmaganie z trudem jakimś. Mhm. Mam nadzieję, że ten trud wtedy coś przyniesie temu człowiekowi. Natomiast to jest taki moim zdaniem najważniejszy warunek. I jak się go usłyszy, że ktoś ci powie, zaufaj temu, co się dzieje w tobie w modlitwę. To my chyba tak bardzo, bardzo jesteśmy uczeni i przyzwyczajeni do takich zewnętrznych autorytetów, które są ważniejsze niż nasze sumienie, że my nie dowierzamy tym naszym wewnętrznym doświadczeniom, czyli nie ruszamy w drogę. Ale kiedy doświadczymy tego, że moja modlitwa coś we mnie otwiera, prowadzi mnie do jakiegoś pojednania ze sobą, ze swoimi częściami, może nawet w efekcie z, z jakimiś innymi ludźmi, to wtedy mam tak, jakby czegoś doświadczyłem, poszedłem w tą stronę, to się sprawdziło. I jakby takie trochę zwarcie się, żeby wejść w tą metodę, która mi da to doświadczenie, uważam, że warto. Okej, okay, więc jeszcze wracając do tego słówka należy, to rozumiem tak dla wyjaśnienia Państwu i w sobie poukładania, kiedy mówisz, że tak należy, to mówisz o tym, że tak należy się modlić, praktykując modlitwę ignacjańską. To jest dokładnie taka wskazówka jak techniczna, jak żeby odmawiać różaniec, należy powiedzieć dziesięć, odmówić pięć dziesiątek, tak? to jest pewna pewien technologia jednego z Stylów modlitwy. Metody, bo... tak, tak. No, mm -hmm. Metody mają swoje po prostu ramy. -y, mamy różne metody modlitwy, mamy też różne, no, nie wiem, metody nauki języków i tam też należy coś, prawda, mm -hmm. albo czegoś mm -hmm. nie należy robić. I, i nie po to, że, że w inny sposób się języka nie nauczymy, tylko dlatego, że no, tak, metodologia mówi zwyczajnie. Mm -hmm. Dobrze, I teraz troszkę... mamy też takie modlitwy kontemplatywne. One też mają swoją metodę. Nie? Ona jest jakby inaczej te akcenty są postawione, ale również tam są. Dobrze, to myślę, że nas uspokoiłeś z tym należy, że mówiliśmy o. <laughs> nie, na, na pewno ja nie, nie należę do tych osób, które. O Boże drogi. Yy... Nie, spokojnie, to to nie był atak, tylko. Wyprostuję, bo nie tylko ja zauważyłam to słowo, należy, Aha. ale też ludzie w komentarzach. Ale okej, okay, wyprostowaliśmy to, y, idziemy dalej. Y, tutaj y, ja chciałam Cię o to zapytać, trochę opowiedzieć i też lech dorobczeński wywołał ten temat, jakie wrażenie na nim zrobiło y, Ojcze Nasz w The Chosen. I. Ja, moja przygoda z ojcem nasz, taka naprawdę odkrywająca, to było spotkanie z niemiecką siostrą zakonną z kościoła, jeszcze na dodatek syriackiego, w ogóle z Antiochii, tak, jest To jest źródło, źródło kościoła, i byliśmy tam u niej kilka dni, i ona Codziennie, przed posiłkiem, po posiłku, oni wszyscy odmawiali, ona z, z ojcem, swoją matką, jakąś tam rodzina była bliska, nie pamiętam, odmawiali tylko i wyłącznie Ojcze Nasz. No, pomijając, że językiem ich takim zwyczajnym jest aramejski, to to Ojcze Nasz odmawiane po aramejsku yy, robi wrażenie z samą taką historią. To pytaliśmy, dlaczego to jest Ojcze Nasz? I ona odpowiedziała, że pan Jezus kazał tą modlitwą się modlić, więc. No, co ona ma więcej kombinować? To ojcze nasz im wystarcza. I wiesz, tak sobie pomyślałam, bo ty powiedziałeś, że do tych pierwszych modlitw to może przy nich nie warto się zatrzymywać, ale może jest tak, że są ludzie, którzy właśnie w pewnym momencie odkrywają, że powtarzanie, ojcze nasz dla nich jest ważne i, i oni chcą się modlić tylko tak. A jak najbardziej pewnie, że tak. Yy... Ja powiedziałem o tym, że nie warto się zatrzymywać, bo chyba każdy z nas zna takie osoby, które są pobożne, mają respekt do Pana Boga, do religii. Dzisiaj może to jakby coraz bardziej topnieje, czy jakby chętnie to podważamy, ale też nie ma co zarzucać takim osobom czegoś. Natomiast one wypowiadają te słowa po prostu i mają takie poczucie ok, no jakby moja modlitwa. Się skończyła, wystarczy. Nie mają potrzeby pójść więcej. Ja, ja, ja bardzo zachęcam, żeby jednak, jeśli ktoś chce, poszukuje czegoś w życiu, to żeby spróbować potraktować modlitwę jako, jako taką drogę w głąb. I ta droga, na przykład, gdybyśmy poszli tą dynamiką Ignacego Loyoli, on zaprasza człowieka w takie cztery etapy. Od zmierzenia się, od pierwszego tygodnia, trochę tam jest o grzechu, choć myślę, że to jest zupełnie inaczej w praktyce niż, niż sobie wyobrażamy, bo to nie chodzi o jakieś wyławianie z nas najstraszniejszych naszych grzechów, tylko zobaczenie tego, że są w nas takie dynamizmy, które zapraszają nas do tego, żebyśmy wybierali w taki sposób, który nie przynosi nam korzyści albo innym osobom. My to językiem religijnym nazywamy grzechem. Nietrafieniem do celu, te hamartia greckie. Ono lepiej to chyba określa, niż takie nawarstwienie tego, co mamy przy grzechu, czy poczucie winy od razu jest bardzo sklejone, takie nadmierne, neurotyczne z, z tym słowem grzech. Natomiast Ignacy tak zachęca, żeby zobaczyć, że są takie mechanizmy, które nas wprowadzają w tą stronę. Nie, żeby być zgnębionym tym grzechem, ale świadomym tego. Co mnie tam pcha i żebym ja mógł tego nie wybierać. To jest takie o odzyskaniu trochę władzy w życiu, nad sobą. Później jest kontemplowanie Jezusa Chrystusa w drugim, trzecim, czwartym tygodniu, tam są różne akcenty, ale on później mówi o, czymś, o takim trzecim sposobie modlitwy, który polega na bardzo powolnym wypowiadaniu słów, właśnie Ojcze Nasz na przykład Ojcze, i on mówi, żeby pauzę zrobić. Bo można mieć takie doświadczenie, myślę, że wiele osób tak ma, że kiedy odmawiam jakąś modlitwę prosto, to on tam się pojawia smak, pojawiają się znaczenia tych słów. I w modlitwie myślę, że to na co warto zwracać uwagę, jeśli chodzi o formę, to czy ta modlitwa karmi mnie, zaprasza do jakiejś drogi, czy już nie bo między formami modlitwy forma modlitwy to nie jest modlitwa, czyli mogę zmieniać różne formy modlitwy i ona może być taka charyzmatyczna, bardzo mocno kładząca akcent na emocje. Czy to jest dobre, czy nie, ja zostawiam tą, tą dyskusję, pewnie każdy ma jakąś inną es trochę estetykę, trochę potrzeby, trochę moment w życiu. Później się pojawiają takie modlitwy jak w duchowości ignacjańskiej, które polegają na na przebiegu myśli, w wyobrażeniu sobie sceny Jezusa Chrystusa, na przykład, zobaczeniu tam jego dokładnie, siebie, gdzie ja tam jestem, to są piękne sceny często, kiedy tak pozwalamy, żeby nas scena ewangeliczna poprowadziła i często ona mówi, opowiada jakąś prawdę o naszym życiu. I Ignacy, i też wiele innych tradycji katolickich mówi o tym, że potem dochodzi do takiego, jakby do te, pojawia się taka potrzeba uproszczenia modlitwy, często też życie razem w tym, ale że to właśnie ojcze nasz, takie wypowiadane powoli może wystarczać i mamy całą, yy, całą plejadę właściwie różnych yy, modlitw yy, kontemplatywnych albo przedkontemplatywnych, które są oparte o jedno słowo, o oddech, o obecność. Yy, szkoła Franca Jelicza, gdzie właściwie tam się koncentrujemy na Jezus Chrystus wypowiadane w rytm oddechu i okazuje się, że to nawet nie tylko karmi, ale że to wprowadza człowieka w taki bardzo głęboki proces zjednoczenia, a często też tam są jeszcze takie elementy uzdrowienia jakiegoś. No to są bardzo bardzo doniosłe momenty. Tylko że jest różnica pewnie kiedy wypowiadamy to ojcze nasz tak mechanicznie, bezrefleksyjnie, a kiedy jesteśmy już po takiej drodze i, i jesteśmy w, w smakowaniu prostoty i treści yy, ba, y, która ta na przykład prosta forma niesie ze sobą jest dużo wyrazu moje egzystencjalne doświadczenie, które niosę też ze sobą na modlitwie, ona nadaje barwę temu ojcze, co to dla mnie to ojcze znaczy jak ja te, ciebie ojcze przeżywam Czy, Bo może się we mnie opór pojawiać, może tęsknota jest mnóstwo treści i to jest właśnie taka droga, droga najpierw w siebie. My w pogłębiarce mówimy, że wróć do siebie, a spotkasz tam Boga. Czyli za każdym razem, kiedy gdzieś jesteśmy bardziej bliżej siebie, no ja w to bardzo wierzę, to, to, to ostatecznie, czy mamy bardziej, czy znaczy tak się mówi trochę językiem psychologicznym, że ludzie się odcinają, na przykład nie mają kontaktu ze sobą, nie? I czasami niektórzy modlą się w taki sposób, żeby się trochę od siebie odciąć, bo ból jest tak duży. Cierpienie jest takie, że, że mi trudno je znieść. Modlitwa jest takim ukojeniem. Nic złego w tym nie ma. Jakby dobrze, że, że wtedy sięgamy po to. Natomiast, jakby też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest taki moment, moment może nie przejściowy, ale wyjątkowy. Czasami ten przejściowy trwa dłużej, że normalnie modlitwa, ona mnie zaprasza do. Do odzyskania życia, a nie tylko odcięcie się na jakiś czas od trudu. I myślę, że to jest jeden z takich, z takich momentów, kawałków, który powoduje takie zjawiska dewocyjne. Ja mam nadzieję, że nikogo nie obrażę w, 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 w ten sposób, ale o co chodzi? Bo dewocja to jest takie ja do Pana Boga z pominięciem innych ludzi, a często też z pominięciem siebie, właśnie. I kiedy tak odcinamy się dewocyjnie. To, czy inaczej może powiem, że widzimy takie osoby, które bardzo dużo się modlą i są skupione na tej modlitwie, i służy to może obniżeniu lęku, ale mamy też takie poczucie, że to nie wydaje takiego owocu, że ten człowiek wraca do siebie, że ten człowiek jakby bardziej otwiera się na innych ludzi. I ja nie chcę powiedzieć, że tych ludzi teraz należy jakoś tam. Ukarać czy skrytykować bardzo, bo myślę, że to wynika często z dużego cierpienia, ale że to, co widzimy w modlitwie tych osób, to nie jest cała prawda o modlitwie. To jakby duchowość chrześcijańska to jest zawsze takie odzyskanie życia. Spotykam się z Bogiem, żeby odzyskać życie. I oczywiście tam jest taki element przekroczenia ego w pewnym momencie, że to nie chodzi tylko o mnie, ale. To, co jest często nazywane takim, takim językiem, jakby to powiedzieć, już nie ja, tylko Pan Bóg. I teraz, jeśli ktoś zdrowo do tego podejdzie i on nie mówi o podważeniu siebie, czyli że ja siebie neguję, nic nie, nie jestem warty, warta, tylko zauważam, że ja mam swoją wartość i jednocześnie mam taki respekt, że Pan Bóg to jest nieskończenie wie, więcej. I w tym jest taka yy, miłość, takie uznanie Boga, i, no, no I mam nadzieję, że Państwo rozumiecie, że jakby jest różnica wtedy, prawda? Czy, czy ta nasza pro, prosta modlitwa i takie uznanie wyższości też Pana Boga to jest to takie, które wynikają, wy, wyniknęło z głębokiej drogi i widzenia głębi i sensu w tej prostocie? Czy to jest po prostu część mechaniczna? I czy ta modlitwa moja, takiego uznania Pana Boga i jakby mojej nicości, tak jak mówiła yy, Teresa, yy, przepraszam, wyleciała mi z głowy, nie wielka Teresa, tylko yy, Teresa z Lizie. Yy, że, że ja jestem taka malutka, a on jest taki wielki. No można to przeczytać, że ona się podważa, ale można jakby zobaczyć, że. że yy, że może ona się nie podważa, tylko ona tak bardzo widzi wzniosłość tego Pana Boga. Jedno jest szkodliwe, podważanie siebie i modlitwa może być szkodliwa bardzo, kiedy ona służy temu, że, że ja sobie nakręcam jakiś taki mechanizm autoagresywny wobec siebie, a może być taka, która sprawia, że ja zaczynam oddychać w tym Panu Bogu, nabiera, nabieram wartości w nim. Cała ta droga uzdrowienia, a następnie zauważam, ale on jest jeszcze, jeszcze wspanialszy, niż ja, którym się zachwyciłem, czy, czy, czy ja, którą się sobą zachwyciłem. To nie ma wtedy nic wspólnego z podważaniem, nawet jeśli jest wyrażona ostrymi słowami. I w ogóle duchowość chrześcijańska ma taką drogę, że tam jest pierwszy etap, to jest oczyszczenie. I oczyszczenie właśnie. To nie chodzi, żeby się pozbywam grzechów wszystkich. To nie jest o tym. Oczyszczenie to jest od takich mechanizmów, które bardziej skupiają się na mnie, na moich brakach, niezgodach, kryzysach. O, oczyszczam się z tego, żeby potem móc wejść w jednoczenie. Hmm. Chyba za długo powiedziałem. Nie, nie, bo coś mi zaczęło przerywać. Yy, wiesz co? Ja bym chciała powiedzieć o jeszcze jednej modlitwie, którą doskonale rozumiem. I nie wiem, czy Państwo mają takie doświadczenia, ale z komentarzy widzę, że, że czasem też, że to co mówisz, to jest uuu, coś się z internetem zrobiło. Wróci nam Daniel czy nie wróci? Czy ja słyszę um... doskonale wszystko, no. i siebie Moniko, to coś, dobrze? To u mnie coś mogło zawirować. Za, za Wiesz, o czym mówię? O tym, że znaczy, tak mi się wydaje, że to, co mówisz, jest taką modlitwą na trochę na czas spokojny i pewny, może przesadzam, ale są tutaj też ludzie, ja też takie okresy miałam, że. Mm, że jedynym, co potrafisz jeszcze powtarzać i takim kołem ratunkowym jest właśnie to ojcze nasz, które powtórzysz raz dziennie, że czasem jedynym, co do ciebie jeszcze powraca, to są zapamiętane pieśni, rozumiesz? Jakiś mhm. werset czy dwa z dzieciństwa i... Oczywiście, to nie jest moment, to nie jest ta przestrzeń idealna. To nie jest ta przestrzeń, w której się możemy rozgościć i powiedzieć: Dobra, ja już się modlę, mogę sobie odpuścić. Ale wiesz, dla mnie te tradycyjne modlitwy i to, co nauczone czasem w dzieciństwie, w takich gorszych momentach, w takich nocnych trochę momentach, są takim. Kołem ratunkowym, kiedy ja już nic nie potrafię powiedzieć, nie mam czasu i nie mam ochoty, to zostaje jeszcze tak, to ojcze nasz albo nie wiem, różaniec, który wielu nie lubi, a, a on mnie w wielu sytuacjach ratował, tak? Powtarzanie tylko tych paciorków. Ja nie wiem, co się wtedy dzieje we mnie, tak? Ale ja mam tę intencję, która zostaje tak? to, 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 że ja chcę, że próbuję mimo wszystko, chociaż w zasadzie nie wiem, czy idę w ciemność, czy, czy nie. Mm? A myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Mhm. I, I chyba nie ma takich osób, które, które nie, mają takich, nie miały, nie miały, mają takich momentów. Ja wiem, że można to wyprzeć. Odciąć się od, 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 nie wiem, od bólu wewnętrznego. Raczej ludzie źle kończą wtedy. Natomiast taki moment, który jest tak przejmujący, że, że, że nie mam takiej przestrzeni na głębokie wchodzenie w siebie. Myślę, że większość z nas nie ma takich możliwości. Mały procent ludzi może pojechać na ignacjańskie tak realnie. Nie tylko ze względów na to, że trzeba mieć. Osiem dni wolnego, że to też kosztuje jakieś pieniądze, że trzeba gdzieś wyjechać. Nie każdy ma możliwość zostawić najbliższe osoby w domu, ale też nie każdy z nas ma taką możliwość, takiej przestrzeni wewnętrznej, żeby się spotkać ze sobą, bo są osoby po bardzo głębokich no, traumach, trudach, doświadczeniach, że one się no, mogą, mogą nie zebrać na to, żeby się tak spotkać ze sobą przez ileś tam dni w milczeniu, bo to nie chcę powiedzieć, że zawsze i nie zawsze, ale, ale to nie, nie musi być też łatwe. Na pewno jakby ja myślę, że warto spoglądać nawet w momentach trudu w swoje wnętrze. No, ja Monika mogę tak wiesz, wyspowiadać publicznie, że to nie jest tak, że ja codziennie też godzinę medytacji robię. I jak tak robię, to ja mam poczucie, że jestem stabilnym człowiekiem dużo bardziej, ale jak na przykład uzbiera mi się jakiegoś Mojego wewnętrznego trudu, to, to to się włącza taki automat, że jakby biegam trochę tak mentalnie nieprzytomny, tu się rzucam do takiej roboty, tu to tak, taki chaos wewnętrzny i pierwsze co mi wypada, to modlitwa. Oczywiście, że tak. Mhm. I chyba nie ma ludzi, którzy nie mają takich doświadczeń po prostu. I mogę powiedzieć, że przez to, że kiedy ja wypadam z modlitwy, a zdarza mi się to wcale nierzadko, to jeszcze gorzej kończy. Bo mi się zakręca jakby ten homik w głowie, który tu taki problem, tu takie lęki, tu taki trud. Ta modlitwa zazwyczaj jakoś tak mnie pionizowała zawsze, więc uczciwie chyba chciałbym powiedzieć, że, że, że każdy z nas ma takie doświadczenia ale jednocześnie, jeśli mamy jeszcze jakąś możliwość wyboru, to myślę, że jak najdłużej należałoby zostać przy takiej modlitwie, która mnie utrzymuje w jakimś kontakcie ze sobą, świadomością z Bogiem, bo to mi po prostu posłuży zwyczajnie. Natomiast każdy z nas ma takie doświadczenia, których nie wybrał sobie, że go miażdż, Że go miażdż. I wtedy po prostu nie sięga po ten różaniec. Może jakby to jest też... Da się opisać neurobiologicznie, co się wtedy w człowieku dzieje, kiedy on wchodzi w taką na przykład różańcową modlitwę mantryczną. Bardzo dobre procesy. Nie? A, a jednocześnie jakby te same, te same badania nam mówią o tym, że że najbardziej takie skuteczne dla, dla naszego zdrowia psychicznego, równowagi neurologicznej, to są nawet dziesięciominutowe modlitwy, takie, kiedy ja wrócę do siebie, ale systematyczne. Mhm. I to też jest taki ciekawy wniosek, bo to jakby w duchowości chrześcijańskiej wydaje się, że też jest powtarzalny taki refren, prawda? Nie za dużo, ale jednak utrzymuj ten kontakt z Panem Bogiem. Różaniec to ja jeszcze szczególnie po łacinie lubiłam sobie odmawiać. To, to było doskonałe. A mogę Ci ciekawostkę powiedzieć, wiesz co w ogóle z tym no. różańcem po łacinie? Ostatnio w ogóle przeczytałem taką rzecz, yy, yy, bo nie wiem czy Państwo wiecie, ale większość z Was pewnie tak, ale być może nie wszyscy, że różaniec najczęściej był odmawiany w czasach średniowiecznych, poza prywatną praktyką w kościołach w katedrach gdzie była jakaś osoba prowadząca i ktoś i później no trochę tak jak my tylko że my mamy nagłośnienie to jest prościej. Tam było raczej tak że ktoś tam mówił trochę ciszy i ludzie odpowiadali. Natomiast rytm Zdrowaś Maryjo i od odpowiedzi później Święta Maryjo w języku łacińskim ono odpowiada takiemu rytmowi oddechu który teraz jak badają naukowcy jest najzdrowszy dla nas. I się okazuje, że, że wejście w taki różaniec w języku łacińskim, tylko w dwie osoby przynajmniej trzeba to, to odmawiać, że jedna mówi jedną część, druga drugą i na jednej ja robię wdech, na drugiej wydech, no bo wypowiadam to, to, to jest bardzo zbieżne z tym takim optimum, które naukowcy widzą jako, jako oddech, który równa nas, no właśnie, też tak neurobiologicznie. Ja widziałam, że rozmawialiście trochę o tej neurobiologii z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem, bo też mi już ludzie podsyłali, więc nie będziemy wchodzili w ten temat, chociaż można by go rozwijać, ale, ale no, ksiądz Grzegorz Strzelczyk jest tutaj lepszy, a można tam, tam to znaleźć. Wiesz, pani Marzena napisała, hmm, mnie w cienistych wąwozach towarzyszą psalmy. Państwo to wiedzą, z tobą, z tobą o tym nie rozmawiałam, że to był mój sposób, psalmy to był mój sposób na modlitwę przed lekcjami religii, kiedy uczyłam w szkole, że każda z klas dostała swój psalm i zamiast opowiadań, wiesz, mówienia o tym, że Duchu Święty, który oświeca serce i umysły nasze, oni te psalmy odmawiali. Oczywiście bardzo szybko, ja tego nie wymagałam, nauczyli się ich na pamięć. I mi się zdarzyło, że ktoś po latach wrócił i powiedział, hmm. że, że ten psalm wciąż za nim chodzi i że są momenty, kiedy ten psalm wraca mu w głowie i on sam nie wie kiedy. Ale ja z drugiej strony trochę się spotykałam z taką nie wiem, czy to presją, czy ja bym to dzisiaj wręcz nazwała przemocą, kiedy w takich czasach młodości nastoletnich, młodzieżowych. Próbowano mi wymawiać, że skoro coś się nie stało, skoro coś się nie spełniło w moim życiu, to znaczy, że źle się modliłam. A mówisz o I takich przestrzeniach charyzmatycznych? To nie były nawet przestrzenie charyzmatyczne, wiesz, tylko, tylko przychodzi ksiądz i mówi: módlcie się o dobrego męża i o dobrą żonę, bo to działa, nie? <laughs> Czyli zaklęcia <laughs> działają. I potem nagle słyszysz, że. No, widocznie się źle modliłaś, nie? i czujesz takie, takie trochę poczucie winy, a trochę zniechęcenie, i to nie do tego księdza, który ci to mówił, tylko na tym budujesz trochę swój wizerunek Boga, kiedy jesteś nastolatkiem, tak? Czy masz te nawet 20 lat, że no coś obiecał i. Miało się spełnić i się nie spełnia. No, ktoś mnie tutaj robi w balona, i ja wiem, że takie oczekiwanie, że Bóg coś spełni, jest, jest dziecięce, nie? Ale, ale myślę, że takie, takie poczucie poczucie winy, że źle się modlimy, no jednak towarzyszy wielu z nas, nie? że coś niewystarczająco. <laughs> no ale to jest... jeszcze ci jeszcze, jeszcze ci wejdę w słowo my to samo będziemy wyczytywali w internetach ludzi którzy będą przekonywali że wy się modlicie tak więc źle więc wy się nie budujcie, a ktoś tutaj coś robi nieprawidłowo i no i ostatecznie to się kończy ceną bo ty jesteś niewierzący nie? to do tego też dochodzimy hmm. No, to jest bardzo przykre, że z takiego doświadczenia, który powinien być doświadczeniem wchodzenia w wewnętrzną intymność najpierw ze sobą, a później w relacji do kogoś większego niż ja sam robi się albo jakiś taki targ, albo próbę przekonywania do, do religii. Teraz będziemy się chodźcie do kościoła, się pomodlimy, bo wtedy będzie Wam się lepiej. Lepiej żyło, to, to są tak niskie jakieś pobudki w tym. No, no że to jest takie profanowanie aż Pana Boga. Nie? Jakby modlitwa ma być spotkaniem z Panem Bogiem, nie wiadomo, co to jest, to spotkanie z Panem Bogiem. Każdy z nas musi to jakoś osobiście nazwać, osobiście zinterpretować, kiedy tego Pana Boga doświadczam. Więc samo mówienie, że wtedy doświadczyłeś Pana Boga, to. To ja też uważam, że to jest za dużo. Ja mam takich przyjaciół, którzy mają teraz już trójkę swoich dzieci, jak tak patrzę w jaki sposób oni starają się przekazać wiarę swoim dzieciom, to to jest zupełnie w innym kluczu takiego pokazywania im, że jest w tym coś ciekawego, wartościowego nigdy w życiu nie słyszałem, żeby oni kogoś tak jakoś tak mocniej nawet argumentowali, że no powinieneś się pomodlić jakoś i myślę, że wydaje że to jest bardzo zdrowe bo to jest pokazywanie takiej przestrzeni zobacz, jak będziesz szedł tą drogą to ja wiele na tej drodze znalazłem wiele mi się wewnętrznie ułożyło nawet zostawienie takiego komunikatu, można go powtórzyć w odpowiednim momencie, ale to jest coś, co pociąga a nas w kościele nauczyli popychać, I my, i my idziemy jak te baranki, takie popychane, mimo że tego nie lubimy, tłumimy to wkurzenie, ale jak tylko możemy spieprzyć, to spieprzamy, I, i, bo nikt nie chce być popychany w życiu. I wydaje mi się, że kształtowanie sumienia jest dużo ważniejsze niż, jak, niż naciskanie do postaw. Posłuszeństwa, a, a wydaje mi się, że to, że, że to jest w większym akcencie, że my musimy być posłuszni wobec księdza, posłuszni wobec episkopatu. W sumie nie, nie ma to znaczenia, że masz proste, krzywe. Nieważne, żebyś, żebyś słuchał tego, co my mówimy. Jakby o, o czym to jest opowieść? To jest opowieść o, o poddaństwu jakimś, o tym, że my przestajemy. Iść wewnętrzną naszą i osobistą drogą do Boga. Ignacy Loyola mówił, że Bóg z każdym, z każdym człowiekiem oddziałuje osobiście, i na to by trzeba było akcent położyć, że jak się uczy jakiegoś człowieka młodego, ja nie mam tego doświadczenia, tak sobie wyobrażam, bo nie, nie widzę też powodu, żeby yy, takie dorastające dzieci traktować inaczej niż dorosłych. Jakby to są tak samo inteligentni ludzie i my po prostu ich niepotrzebnie infantylizujemy. Ta, tak mi się wydaje, chociaż ja nie mam żadnego doświadczenia autorytetem, w tym żadnym nie jestem. Natomiast widzę, a właśnie widzę, kiedy, kiedy dorośli traktują dzieci poważnie, to oni funkcjonują poważnie albo dużo poważniej, niż wtedy, kiedy się ich traktuje jak, jak niepoważnych. I teraz, jak my mamy takie komunikaty, właśnie, które robią z nas ludzi niepoważnych, źle się modliłaś na przykład, nie? To jest, to jest podważające jakąś moją wewnętrzną drogę, moje wewnętrzne doświadczenie, a nie zapraszanie do tego, że yy, no zobaczmy, jakby co było w tej modlitwie, o co się modliłaś, nie? Jakby gdzie są twoje tęsknoty, yy, bo, bo, bo ta twoja prośba na modlitwie to ona wyrażała coś ważnego w tobie, jakąś twoją ważną wartość, nie? I teraz może się zastanówmy po prostu, czy, czy Twoje wyobrażenie na tą drogę, ta strategia, to była najlepsza. My, my kiedyś, no i wtedy można tak przyjąć, że może Pan Bóg nie chciał mi dać tej, tej, tej strategii. Jest szansa na jakąś rozmowę, ale pamiętam też taką rozmowę nasz, u nas w zespole, że kiedyś tak się stwierdziliśmy, że, że, że w ogóle m, m, chyba nie powinno, znaczy, w cudzysłowie to mówię, nie powinno się, nie? modlić yy, prosząc Pana Boga, że taka, tak sobie mówiliśmy na takim, przy ognisku, że właściwie to lepiej byłoby yy, yy, zacząć się modlić pozwól mi zobaczyć, jak już działasz w tej sprawie albo w którą stronę mnie prowadzisz w tej sprawie bo ostatecznie, jeśli modlitwa, a, a trochę chyba takie jest, że ona, jednym z jej celów ważnych jest takie moje dostrojenie się do Boga, który cały czas dla mnie działa. Tak jakby to jest założenie też chrześcijaństwa w ogóle. I wielu mistyków i nauczycieli duchowości mówiło o tym, że Bóg cały czas oddziałuje na nas miłością, dobrocią i y, trud, jakiego my doświadczamy, czy powiedzmy, problem, w cudzysłowie jeszcze raz problem, to jest to, że, że my się tak trochę z tym doświadczeniem Pana Boga, albo go sobie nie nazwiemy, nie zauważymy i tak trochę nie zsynchronizujemy, jesteśmy obok i w, w ten nurt trudno nam wejść. A, a jeśli by tak wejść w modlitwę, jak, ja mam się do, jakby, czy, czy chcę, bo to od tego się zaczyna, że chcę się, Panie Boże, dostroić do tej łaski, którą mi dajesz, zakładam, że, że działasz, że jest Twoja aktywność, aktywna życzliwość w moją stronę, aktywna, niebierna, to ja się chcę w to jakoś tak Dostrajać, no i jakby tu szukamy, czy to tu, czy w inną stronę. I ta modlitwa jest cały czas takim pomieszaniem teologii i doświadczenia egzystencjalnego. Nie? Teologia y, weryfikowana przez moje doświadczenie nie? i aktualizowana cały czas, te odpowiedzi, które mam, muszę sobie przez te swoje doświadczenia cały czas aktualizować, y, sprawdzać y, i trochę brać poprawkę na siebie, bo mogę. M mogę mieć fałszywe założenie. Na przykład to, że Pan Bóg ma spełnić wszystkie moje potrzeby. No, ja się nasłuchałem tego w środowiskach charyzmatycznych, gdzie no właśnie było tak, dlatego ja o to zapytałem. Nie? Źle się modlisz, źle się nie wiesz, no to co ja mam, nie tyłek spiąć bardziej na tej modlitwie, czy, czy o, co, co to znaczy, nie? No i mnie to odrzucało wtedy, nie? Jakby tak wtedy siadałem, no, no i tak sobie myślę, no. Hmm. Ta opowieść o takiej modlitwie sprawia, że, że ja czuję, że tam nie ma miejsca na mnie. A kiedy doświadczyłem, yy, doświadczyłem takiej modlitwy medytacyjnej, która nic mi nie wymodliła w cudzysłowie, to miałem takie poczucie, że to sprawiło, że bliżej siebie jestem, że jestem jakiś bardziej stabilny, że jakiś taki bardziej zintegrowany, bardziej na swoim miejscu. No i bym powiedział, że był owoc, warto było. Nie bylibyśmy w tym programie, gdyby mnie pytała też o rzeczy trudne i kościelne. I wiesz, tutaj my często wracamy, często, jak często, czasami wracamy trochę już pół żartem, pół serio do uważam narzędzia opresji internetowej czasem hasła zamykającego całą dyskusję pod tytułem. Pomodlę się za ciebie, czy pomodlę się za panią. Ale też trochę rozmawialiśmy o tym przed programem, bo czasem spotykamy się z sytuacjami, kiedy ja nawet nie wiem, czy, mo czy można to nazwać prawdziwą modlitwą, ale że pretekst modlitwy może stać się jakimś narzędziem opresji, manipulacji ludźmi, kiedy ktoś obiecuje, nie wiem, modlitwę niezawodną, albo kiedy ktoś obiecuje, że tylko jak będziesz się modlił z nami to, mm, albo, no nie wiem, szukam przykładów, ale rozumiesz o co chodzi, nie? Tak, tak, że tak. Mamy sytuację, kiedy ta modlitwa je, przestaje być realną modlitwą, a staje się narzędziem wykorzystania przemocy, manipulacji. Jak to widzisz i co myślisz? No ja myślę, że przemocy i manipulacji w Kościele jest... Y bardzo dużo, i bym powiedział więcej niż w innych miejscach. Mhm. Y, s, y, bo, bo jakby. I, 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 i najbardziej fatalne jest to, że to jest miejsce kształtowania sumienia. Nie mówię, że powinno być, tylko jest. Realnie jest. My kształtujemy tam swoje sumienia, bo on, one są chłonne jak gąbka i się uczymy pewnego stylu. I teraz y, y, wzbudzanie na przykład lęku i poczucia winy przed Bogiem. Przed wojną i teraz Matka Boża nas tutaj ochroni, bo jakiś mur coś zrobi, to jest moim zdaniem przeciwko przykazaniu pierwszemu, nie będziesz używał, drugiemu nie będziesz używał. Imienia Pana Boga nadremno, i to nie znaczy, że nie mów o Jezu, tylko to znaczy, że ja nie mogę z rzeczywistości sakralnej Bożej używać do swoich celów. I składka w kościele jest jakby jednym z takich celów. Jeśli na przykład, znaczy, ja nie chcę też jechać jakoś po tym wszystkim, ale no, szanowni Państwo, jeśli każdy z nas czuje, jeśli na przykład jest coś podbite w taki sposób, że Pana Boga używamy do tego, żeby, żeby coś uzyskać. I teraz można Pana Boga uzyskać używać, żeby mieć popularność. I znamy takich, Każdy z nas zna takich, którzy Którzy głoszą patologię, ale głoszą ją w taki sposób lękowy, że jak człowiek to słucha i, i, i myśli, że, że nie dostosuje się teraz do tego, to go spotka jakieś nieszczęście. Coś mu się rozwali w życiu, prawda? Jakiś diabeł go złapie, albo coś, coś się stanie. No, i, i jakby to jest, to jest bardzo szkodliwe, bardzo szkodliwe do człowieka. Dlaczego? Bo to, yy, yy, to, to, że to jest głupota, to, że to nie jest nieprawda, to zostawmy to. Ale to, to jest to, co Monika powiedziała na początku, że to, to sprawia, że my, my myślimy, że to jest Pan Bóg realny taki. I nikt z nas nie chce się bać. I nikt z nas nie chce być przy kimś, kto budzi w nas strach i lęk. Jak kogoś w domu ojciec bił, to nie wiadomo, ile teraz trzeba terapii i lat, yy, i lat jakiegoś przerabiania tego wszystkiego, żeby ta, ta osoba mogła zaufać tej osobie. Z przymusu nie ma miłości, z przymusu nie ma zaufania. Nie ma oddania się, można się podporządkować, ale nie ma a modlitwa ma mnie prowadzić do, do Boga. Któr któremu ch chce wejść w relację z miłością. I teraz, jak ktoś rysuje taki obraz Pana Boga, yy, który chce czy nie chce, ale musi komuś przywalić, bo, bo się tak wkurzył, bo takie grzechy były, to, yy, no to on robi tak realną krzywdę innym osobom, które nawet jeśli mają tęsknotę w sercu za sobą, ogromną, yy, przepraszam, za bogiem mają ogromną tęsknotę, ale sobie wyobrażają, twarz, yy, tworzy się to, to wyobrażenie, to oni nie chcą pójść w taką stronę i szukają gdzie indziej, bo ten głód takiej no, transcendencji, czegoś wyższego niż na realnego Boga, ja uważam, że każdy z nas ma trochę bardziej odkryty, trochę mniej, w różny sposób wyrażany, no ale jak zrobimy z Pana Boga yy, uosobienie lęków naszych, no to wątpię, żeby to była szczera i głęboka duchowość. No a potem to się później przekłada na życie psychiczne nasze. Nie? Jeśli jeśli ta najwyższa przyczyna, ta największa siła jest nieobliczalna, bo się to może wkurzyć i tak dalej, to jak moje życie może być stabilne? Na przede wszystkim bardzo się cieszę i dziękuję za to, co powiedziałeś o drugim przykazaniu. Państwo wiedzą, że ja też to powtarzam i się cieszę, że ktoś też tak mówi. Tak, tak. Tak to jest po prostu branie imienia Pana Boga na daremno. Ale powiedz mi, czy, czy przed takimi ludźmi, którzy próbują nas? Zmanipulować modlitwą, możemy się jakoś bronić, albo czy są jakieś lampki alarmowe, które powinny nam, w których momentach powinny nam się zapalać te lampki alarmowe, że ktoś robi coś, czego nie powinien. Mówimy. Hmm, ktoś robi czegoś nie powinien, znaczy przekracza trochę granice w głoszeniu, tak? To masz na myśli? Tak, tak, mhm. tak, tak. tak. Hmm. Lampki alarmowe to myślę, to są takie sytuacje, kiedy może inaczej, od drugiej strony. Ja zawsze zachęcam takie osoby do weryfikowania. W znaczeniu, dobrze, słuchasz Chmielewskiego, posłuchaj Strzelczyka też. Mhm. Słuchasz Glasa, no to poczytaj coś z więzi na przykład. Mhm. Żeby jakby zobaczyć, nie być nigdy w jednej narracji, nigdy. Bo w ten sposób, jak jesteśmy w jednej narracji, no jakby to, to w jaki sposób my mamy zobaczyć inny punkt widzenia, i nawet nie jesteśmy w stanie y, zobaczyć, że to jest y, jakieś takie bardzo wycinkowe, jednostronne. I na tą Maryję to nie, nie, nie trzeba patrzeć, tylko jak na. Y, y, z, z, z jakąś znerwicowaną kobietę, która każe wszystkim różaniec mówić. No, niektórzy mają tak, to, takie wyobrażenie, nie? Po konkretnych kazaniach niektórych osób, jak ktoś się zachwyca nad łonem Maryi jakoś tak nienaturalnie, no to można sobie jakby tak trochę powiedzieć, czy to jest zdrowe na pewno? Jakby, Szanowni Państwo, każdy z Was jest inteligentną osobą i nie rezygnujcie z własnych y, osądów i in Intuicji, jak komuś świeci lampka, że tu jest coś nie tak, to najprawdopodobniej ma rację. Tylko, że my się nauczyliśmy podważać siebie. W że sensie to jest cały czas to samo. Podważać siebie, zamiast. Z, z, a może coś w tym jest? No, następnym razem też posłuchaj, zwrócę uwagę. No, ja znam mnóstwo takich osób, które uruchamiając rozsądek, wycofali się z pewnych narracji po prostu zwyczajnie. A jakby, ostateczna weryfikacja. To jest, i to w każdej tradycji, to jest najpiękniejsze. Jakby jakie owoce przynosi taka modlitwa, albo tak praktykowanie takiej narracji? No, czy stajesz się człowiekiem bardziej stabilnym? Czy mimo tego, że rzeczywistość obok nas, no może wojna przyjdzie, może nie, to jestem takim człowiekiem, no coś tam ode mnie zależy. Odzyskuje władzę trochę nad, nad swoim życiem, że to mnie prowadzi do tego, żeby no, trochę nad komunikacją też pod, po, popracować. Zbliża mnie to do ludzi, siebie zaczynam traktować jako podmiot, a nie jakiś taki odpadek, bo panu Bogu coś się tam nie udało przy tym pięknym, wspaniałym dziele stworzenia. Jakie owoce? Jesteś bliżej siebie, bliżej innych i realnie bliżej Boga, bo święty Paweł to jakby trzy te kryteria dawał. Bliżej Boga nie jesteś wtedy, kiedy więcej odmawiasz i myślisz, że jesteś bliżej Boga. To może być czysta iluzja, dewotyzm w mojej głowie, tylko trzeba sprawdzić, jakby co to robi realnie z moim życiem. Z innymi ludźmi. O, wyskoczyło. Z innymi ludźmi w moim otoczeniu, i ja ze sobą, jak, jak funkcjonuje. Ja bardzo, jakby na takie coś bym zwrócił uwagę, bo moja znajoma była na takich rekolekcjach, po których tak nie mogła dojść do siebie, bo, tak, bo, bo tyle lęku było przekazane. Oczywiście to było bardzo pobożne. Jakby modlitwa nie musi być pobożna. To, to, bym, to bym chyba chciał powiedzieć. Pobożne znaczenie, tak zwrócone na pana Boga, czy inaczej, może trochę, że pobożność księdza im, i księdza albo jakiegoś lidera świeckiego, by to, to jest to samo, nie świadczy o tym, że on jest zdrowy, że zdrowo głosi i że warto iść, iść tą drogą. Nie, pobożność nie świadczy. Bo na przykład Ignacy Loyola bardzo mocno też, jakby to jest piękne w duchowości ignacjańskiej. Że ona zaprasza nas do wewnętrznej drogi. Zamknij oczy, najpierw oczywiście jest ta intencja, że ja, ja chcę się, Panie Boże, z Tobą skontaktować. Zapraszam Twojego ducha, niech będzie obecny w tej modlitwie. Nie musi się tu, nie muszę nic poczuć. Intencja moja, prawda? Potem wyobrażam sobie scenę biblijną i widzę Jezusa, który podchodzi do studni, przychodzi tam Samarytanka, rozmawiają ze sobą. Jak ona wygląda, jaki on jest, gdzie ja jestem w tej scenie, może po prostu ja po tą wodę sięgam, może ja jestem tą samarytanką, co on do mnie mówi, co ja tam czuję. Tam jest taka przestrzeń na to, żeby, żeby się pokazało wiele takiej prawdy, tego, co ja mam w sobie i opowiedzieć o tym Jezusowi, że na przykład ja się cię boję. W ogóle mam opór na ciebie, albo, albo myślę, że mnie ty, ty traktujesz jako kogoś gorszego. I, I jakby znaczy to jest piękne. Wejście w taką. To, to się nazywa kontemplacja ignacjańska, czyli w odróżnieniu od kontemplacji w tym klasycznym znaczeniu tego słowa. Czy tam jest wejście w dyskurs jednak. A później Ignacy co mówi, zastanów się, do czego cię ta modlitwa prowadziła. Co mówi o twoim życiu, jaki krok powinieneś wykonać, i do konkretu. Nie? Nie, że iluzja, jakieś wewnętrzne przeżycie, bo yy, ja się nie boję tego powiedzieć, ale większość głoszenia, które słyszę, takiego internetowego, to jest rozrywka religijna. Mhm. Naprawdę chodzi o rozrywkę. Żeby trochę się pobać tego diabła, to jak oglądanie horroru jest przecież, nie? Tutaj diabeł powiedział na egzorcyzmach ktoś tam, że, że ta osoba to. No, my się trochę elektryzujemy, to jakieś czarna informacje, nie? No ale zadaj sobie takie pytanie potem, czy jakby realnie jest tak, że to ma. Taki mobilizujący wpływ na to, nie lękowy, tylko mobilizujący na to, że chcesz iść w stronę tego Pana Boga. On cię tak pociągnął w tym wszystkim. Czy raczej zostaje w tobie strach, że tu jest taka rzeczywistość nieogarnięta i tylko ten egzorcysta z kropidłem ma tam dostęp i posłuchamy opowieści z zakrypty. Nie? nie ma rozrywka. To jest, to jest ciekawe, niezwykłe, ale to jest niskie i płaskie. To, co, to, co w modlitwie... Hmm, jest budujące w nas, to jest doświadczenie spotkania ze sobą i z Bogiem, i czasami ja, y, y, od Boga się uczę tego przyjmowania siebie, czasami sam siebie przyjmuję. Wchodzę w takie rezonowanie, stabilność i nawet, nawet, szanowni państwo, jak w modlitwie czy w duchowości mamy takie doświadczenie, powiedzmy, spotkania z grzechem, to co, co jest bardzo charakterystyczne, że kiedy y, y, to, to, to brzydkie będzie, co powiem, ale kiedy modlitwa jest zdrowa, to sformułowanie jest blis, brzydkie, ale myślę, że wszyscy rozumiemy o co chodzi. To kiedy ja się spotykam z własnym grzechem, każdy z nas ma, każdy z nas się potrafi złajdaczyć, tutaj nie ma świętych i każdy pewnie ma takie doświadczenia i ja też. To kiedy ja się spotykam z grzechem, to się spotykam ze smutkiem, że tak wyszło, żalem, że, że żałuję, nie chcę. A nie zdołującym poczuciem winy, takim gnębiącym mnie, podważającym i że teraz uważam się za ostatniego śmiecia na, na tej ziemi. Bo to drugie, to wiemy z neurobiologii, ale i też z normalnego życia, że to tylko nas rozbija jeszcze bardziej, podważa. A to drugie stabilizuje, a jednocześnie nie zamyka oczu na takie kawałki w nas, które wymagają pracy zwyczajnie. Tylko, że żeby zacząć nad czymś pracować, wycofywać się z błędów, grzechów, złego funkcjonowania, każdy z nas ma, to najpierw trzeba przyjąć, że ja faktycznie w tej przestrzeni kuleję i potrzebuje pomocy, wsparcia jakiejś osoby, czyli to jest takie przyjęcie i dopiero potem jakby coś się może zmieniać. A kiedy mam takie doświadczenia spotkania z grzechu, że ja tak sobie tak przypieprzę trochę, jakim to ja jestem kurka grzesznikiem i tak dalej. To ja mam poczucie, że trochę takiego rozładowania emocjonalnego, nie że sobie przywaliłem, odpowiednią karę sam sobie yy, sam sobie wymierzyłem. No i jaki jest efekt tego dalej? Mhm. Myślę, że nie ma Ka yy, każdy z nas pewnie słyszył, że, słyszał w wypowiedzi takich osób, które mówią: Ja to lubię, jak mnie tak ksiądz tak poniży w tym konfesjonale, tak mnie opieprzy. Z góry do dołu, to tak na parę dni jestem ustawiony. Nie? No ja się pytam, no a później, a później trzeba się odreagować po tym przypieprzeniu, nie. Więc jakby to nie ma sensu. To nie jest droga, która prowadzi do życia. Modlitwa to jest coś, no chyba jakby to się nam powtarza cały czas. Jakby jest bardzo stabilizujące i spotkanie ze stabilną. Miłością. Ja mówię, że łaska to jest aktywna życzliwość Boga w moją stronę. I ta łaska jest stabilna. I jak ja się spotykam z tym, że dobroć Pana Boga nie jest uzależniona od jego humorów, czyli że on jest tak samo dobry wobec mnie w momencie, kiedy ja naprawdę zrobiłem złą rzecz. Trudną. Świadomie, nieświadomie, bardziej chciałem, nie chciałem, no ale realnie popełniłem błąd. Popełniłam błąd. To on ciągle jest tak samo życzliwy w moją stronę, jak wtedy, kiedy mam poczucie, że, że dzisiejszy dzień to był dobry. Komuś z kimś się podzielimy, ułem czymś wartościowym, oddałem swój czas, mimo że tego czasu mi było brak. Ten, ten Pan Bóg jest ciągle taki sam. Tak samo aktywnie życzliwy w moją stronę. Proszę Państwa, ja wiem, że Państwo mogliby Daniela słuchać jeszcze następną godzinę i dwie, i że zaraz będą tutaj protesty, ale z dobrymi rzeczami nie można przesadzać. Wiesz, Daniel, ja miałam taką myśl, jak Cię zapraszałam, jak próbowałam trochę poukładać i porównać tę naszą robotę w kościele, którą robimy, jednak trochę inną, to w pierwszym odruchu pomyślałam sobie, że jako pogłębiarka jesteście trochę taką, kotwicą, która trzyma statek. A potem pomyślałam, że to jednak jest złe porównanie, ta kotwica, bo w momencie, kiedy statek jest na morzu i jest burza, to kotwicę trzeba podnieść, bo ona może sprawić, że statek się wywróci. Rafał zaraz się będzie czepiał w komentarzach, że pewnie coś źle mówię, ale na morzu nie można, rozszalałem, rzucić kotwicy. I pomyślałam sobie, że my tutaj z taką publicystyczną robotę trochę jesteśmy tymi, którzy w czasie burzy wylewają wodę ze statku, a wy z tą robotą trochę jesteście takimi, którzy trzymają kurs, którzy pilnują, i że jedno od drugiego niby jest niezależne, ale też bez jednych i bez drugich ten statek poszedłby na dno i stałaby się tragedia. I chyba, za to, I chyba za to dziękuję za to, co, co robicie w pogłębiarce. Oczywiście, że, jedni, że jedni, jednym to będzie pasowało, inni będą szukali swoich dróg i chyba nie ma nic w tym złego. Ja też Państwa zachęcam, żeby zaglądać na Polonii Christiana. Ja też tam zaglądam, żeby nie było wątpliwości. I myślę, że taką najlepszą recenzją czy podziękowaniem dla Ciebie będzie. Komentarz, który ktoś napisał, aż sobie, yy, aż sobie zapisałam, że Daniel opowiada tak, że mam ochotę zamknąć YouTube i zatopić się w modlitwę. O, i należy wtedy tak zrobić. Nie przegapić tego momentu i należy tak zrobić. No. Super. Ja mogę tylko dodać jeszcze jedną rzecz taką, mhm. bo wiesz co, mieliśmy spotkanie takie, y, jakiś czas temu koordynatorów naszego zespołu pogłębiarkowego. Wśród nich była y, twoja imieniczka Monika też. Mhm. I tak trochę się zastanawialiśmy właśnie tak, o, o, jaki jest cel tej całej naszej działalności, tak próbowaliśmy sobie to ułożyć. Y, no Tam była burza mózgów takich, to z tej strony, to z tej i ona tak właśnie złapała. Czyli nam chodzi o to żeby człowieka, żeby człowiek w swoim sercu odkrył Boga i tam już nie mamy zastęp, dostępu i tam należy zdjąć sandały, bo tam już Ziemia Święta jest. Mhm. Ja myślę, kurczę, doskonale to opisała. I, I ja chciałbym Państwu życzyć i bardzo dziękując też za to spotkanie, żebyście mieli odwagę tam iść. Różne kręte drogi są, czasami są ciemne doliny, w ciemnych dolinach się nie mieszka, tylko się ją przechodzi. Są zakręty, są wzgórza, ale ostatecznie jest taka ziemia święta w nas samych, wewnątrz nas, gdzie zamieszkuje Bóg, i tam nikt wam nic nie narzuci, i nikt was z tego miejsca nie wyrwie, jeśli się tam już znajdziecie. Amen, proszę Państwa, i pięknej paschy. Pięknego świętowania zmartwychwstania Jezusa, i proszę pamiętać, że bez tego nic by nie miało sensu, a przy zmartwychwstaniu sens ma wszystko. I proszę pamiętać, że absolutnie nie będę Państwu zawracała sobą głowy w Wielki Czwartek ani tym bardziej nie będę sobą zawracała Państwa głowy w Wielki Poniedziałek. Zatem spotykamy się dopiero w czwartek, 4 kwietnia. Daniel, bardzo, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. I myślę, że jak zajrzysz w komentarze, to będziesz też widział, że y, widzowie również dziękują. Dobra robota i mam nadzieję, że jeszcze będziemy się spotykać. Bardzo dziękuję. Dla mnie to wyróżnienie znaleźć się w takim miejscu, więc tym bardziej Monika, dziękuję. Dziękuję Państwu też za ten czas. Bardzo mi było miło, z Wami. Dzięki. Tak, to nie był wielki poniedziałek, tylko poniedziałek wielkanocny, o tym mówiłam. Już, to był program, reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska dzisiaj jest z Danielem Wojdą. Dobrej nocy.